Hej wszystkim, tu i czytam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Trzecia generacja Monster High zbliża się do nas teraz większymi krokami. Pierwszą generację wszyscy znamy: lalki wyglądały tak, to jest akurat reprodukcja, ale wiecie, styl jest taki sam. Druga generacja zaś tutaj są mieszane zdania. Lalki wyglądają zupełnie inaczej, są bardziej dziecięce i wiecie, dużo osób jeździ po tej generacji. Jestem zdania, że w sumie jest powód, bo jakby uniwersum jest okropne, nienawidzę uniwersum w drugiej generacji. Lalki nie każde były złe. Były dobre i były gorsze. Fakt faktem, ich buźki są... takie sobie. Przy okazji tak, mam pryszna twarz, nie patrzę na to po prostu. Nie mam sobie makijażu, nie będę się malował do filmu. SORRY I jakiś czas temu tak naprawdę sobie się że skoro zbierają żalki Monster High I zbliża się kolejna generacja i kolejne pokolenie fanów To fajnie by było spojrzeć na drugą generację jeszcze raz Szczególnie, że nigdy wcześniej lalki nie miałem, żadnej Dlatego udało mi się zdobyć tą lalkę Jumpscare Znalazłem ją w nocy, przeglądając Oli x za 50 zł, Jakby w pudełku pudełku zezwolone, ale taką chcę otworzyć, ale pudełku. Oczywiście nie wszystko było idealnie od początku, ponieważ osoba, która ją sprzedawała, nie chciała tej lalki wysłać, mimo tego, że miała opcję wysyłki na olx ale okej. Okay. I tą lalkę zdobyła dla mnie Klaudia z parę sukcesów. w Bijcie do niej, bo naprawdę poszła, odebrała tą lalkę dla mnie i ją wysłała. Dziękuję. Więc pudełko jest wgniecione, trochę tak znacząco, ale lalka jest cała. Nie widzę tu żadnych jakich, jakichś wad, Poza tego, że włosy latają w pudełku. No, i oczywiście widzimy już tutaj różnicę ogromną. Gdzieś tam zdjęcie prawdopodobnie lalek z trzeciej generacji, chociaż nie powiedziałbym, że jest to takie prawdziwe. Wolę poczekać na oficjalne ogłoszenie od Matela. Jeśli chodzi o lalki, bo jest pełno ditów w internecie. Wolę poczekać, aż to ogłoszą oficjalnie. Statyf się rusza halo. Więc jest to lalka podstawowa w drugiej generacji. Dla przypomnienia, lalka podstawowa z generacji pierwszej. Z tego, co się orientuje generacja druga miała gorszą jakość, ale nie wiem, jak bardzo gorszą. Więc otwórzmy ją. Pudełko, jak już mówimy, jest rozwalone, więc nie będę się z tym pieścił. Po prostu ją otworzę na szybko i boleśnie. Spójrzmy, jak mogę ją otworzyć. Widzę, że tu jest dziurka, może no, po prostu to rozerwę. O, to było szybkie. Super. Okej, okay, pierwsze macanie. Włosy nie są tragiczne. Oczywiście ta, ta reprodukcja ma wiele lepsze włosy, ale one nie są złe jakby jest okej. Okay. Zobaczymy dalej. Ogólnie. Ostatnio jak byłem w pracy i miałem przerwę, wyszedłem do smyka w mojej galerii, bo ja pracuję w dwóch sklepach i jest to ta sama galeria. Miałem przerwę i wszedłem do smyka. Wiecie, byłem ubrany w swój stroj pracy, logo sklepu. Nie powiem jakiego sklepu, bo zła nie płaci. I wiecie, byłem zajęty swoim światem. Patrzyłem na lalki, myślałem, którą mógłbym kupić, gdybym miał pieniądze. Po czym słyszę jakieś dziwne dźwięki: są takie, Mam takie, co jest? Cholera? Co się dzieje? Czy ktoś mi do ucha coś gęga? Okazało się, że to była osoba, która mnie ogląda i chciała znaleźć zdjęcie. I ja z tego miejsca przepraszam, że byłem taki awkward, jakby ja byłem zaskoczony, że ktoś. W moim mieście, moje miasto nie jest jakieś duże, Emin też nie jest małe, ale nie, wiecie, Łódź, Warszawa, to moje miasto jest takie malutkie, ok? I naprawdę było mi bardzo miło, widzieć, że taka osoba chce z zdjęcie, jakby było mi mega przyjemnie, ale jednocześnie się strasznie nie bo jakby nie spodziewałem się tego, także dziękuję. Jeśli mnie widzicie, to proszę nie piszcie mi, że widziałem cię na ulicy takiej, takiej w takim sklepie, po prostu podejście, Ci się stosuje spokojnie. To nie wasza wina. Okej, okay, udało mi się wyciąć z pudełka i jest strasznie prześwietlona. Dzień dobry. Okej, okay, więc takie bliskie spojrzenie na nią. Włosy są tragicznie po pudełku ułożone. Na to nie będę patrzył, tego nie będę oceniał. Jej buźka, no jest inna, jakby no... Inna. Ma bardziej dziecięcą twarz, oczy są bardziej okrągłe, bardziej... Kawaii, bardziej urocze, ma mega czerwone usta, które mi się podobają, są cute, podobają mi się te usta. Brwi są o wiele grubsze. To, co na pewno się taniec wyróżnia od tej pierwszej, jest to, że ma, oprócz innego stylu rysunku oka i w ogóle, mega dużo róż na policzkach. Jakby dosłownie widzicie takie różowe plamki? To jest róż. Co do włosów, nie są one tragiczne, jakby potrzebują umycia w ogóle w pudełku, ale wypadają. I czuję trochę w nich kurzu. Także... tak, ale nie są złe. Jakby nie są tragiczne, mogły być lepsze, ale są na pewno lepsze niż aktualne wosele jak Barbie. Fryzura jest taka sama jak u tej lalki, tylko ta lalka ma troszkę bardziej podniesioną tą, 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 tą czuprynkę do góry, ale jest taka sama, ta jest bardziej płaska, ta jak była w u tej lalki. Stawiając je siebie, widzę, że to są dwie takie same lalki, jakby no te same postacie, aczkolwiek ona wygląda jak jakaś jej młodsza siostra jakby gdyby była troszkę niższa to byłaby jej młodsza siostra, jakby dosłownie jak to wygląda. Co do Outfitu, jej Outfit jest wciąż w takim stylu uczennicy, tak samo jak była Franki w pierwszej generacji, taka słodka uczennica, taka nowa nie wiem dokładnie o co chodzi tutaj jest to samo, aczkolwiek tu jest taka bym powiedział bardziej ogarnięta uczennica która już zna swój styl powiedzmy Wie co i jak, tak bym to określił. Podoba mi się jej korystyka, bo jest tu dużo błękitu, bieli, czyli korystyka w sumie tak naprawdę franki, ale jest też trochę żółtego, co daje trochę takiego pazura, tak bym powiedział. Na początku myślałem, że ten outfit jest kilkuczęściowy, ale chodzi na to, że jest to chyba jeden outfit, że to jest sukienka. Myślałem, że to jest spódniczka, koszulka i sweter. To jest sukienka taka łącznie zszyta. Okej, okay, już wiem czemu nazywają te ręki głosze po prostu... Zrobili wszystko w jednym. Okej, okay, to jest na minus, nie podoba mi się to. Chciałem tylko powiedzieć, że nienawidzę jej kolczyków. Są okropne. Jakby, co to w ogóle ma być? Jakieś śrubki, jakieś nie wiadomo co. Nie lubię jej kolczyków. Oczywiście dostaniecie przybliżenia na, na tą lalkę z bliska. Podoba mi się pasek, aczkolwiek mógłby być pomalowany. I daje mi on vibe paska od tej pierwszej generacji, ponieważ mamy tutaj takie łańcuchy. I tutaj są takie łańcuchy, tylko takie mniejsze. No, jest to ten sam vibe, ale to jest, bynajmniej, troszeczkę rzeczywiście biedniej. Zamiast krawatu mamy tutaj naszyjnik piór. Korunka. Jest ok. Gdyby był bardziej pomalowany, byłoby fajniej. Buty nie są złe. Są ok. Są pomalowane, co jest fajne, fajne, fajny detal. Są to czarne buty na takim platformie, tak to mogę chyba określić. Z pomalowanymi sznurkami na żółto. Wyjątkowo są pomalowane ładnie. Tylko ten drugi but tak troszkę ucieka do góry, mu farba. Ale jest ok. Jest. Jest okej, okay, nie, nie jest to tragiczne, zdecydowanie jedna z lepszych ralek z drugiej generacji, chociaż są lepsze. Ogólnie podoba mi się jej ciałko, jej ciałko jest mega sztywne, wydaje mi się, że jest bardziej przy kości, wiecie, te pierwsze lalki były bardziej skinny, były bardzo, bardzo szczupłe, tak bardzo, bardzo. Ta ma troszkę krągłości, tak minimalnie. Jej nogi też są grubsze, troszeczkę. I ogólnie ciałko też wydaje się sztywniejsze, stawy chodzą lepiej. I z tego co się ryntuje ta lalka powinna mieć takie same stawy jak reprodukcje. Tak, ma ten sam bolet co reprodukcja. Ciałko mi się naprawdę podoba, jest super. Podoba mi się to ciałko, jest sztywniejsze. Mam nadzieję, że użyją tego ciałka w nowych lalkach. Owszem, proporcje mogłyby być te stare, ale to wykonanie ciałka jest po prostu dla mnie lepsze niż tego ciałka. To ciałko jest wciąż mega delikatne, nawet po dodaniu lepszych bolców, a to jest wykonane lepiej. Główka ma rok 2008 z tyłu, więc jest to raczej znaczy ta sama główka co u pierwszej Alki. O co to? Ej, okej, okay, spojrzałem teraz pod spódniczkę, nie doceniajcie, i widzę, że ona ma takie urocze majtki, gdzie ona ma czaszki w tych majteczkach zrobione. Ej, to jest cute. Ej, to jest urocze. Ok, akcesoria. Dla przypomnienia, pierwsza lalka miała taką torebkę. Jest to po prostu torebka Iconic z taką czaszką. Jest ładnie pomalowana. Co do drugiej generacji, no jest to po prostu żółty plastik z odlewem. Jest to torebka taka szkolna, do której masz włożyć dużo książek. No, brakuje tutaj detali. Gdyby chociaż pomalowali te jakieś szwy na czarno, czaszkę, to wyglądałoby to lepiej. Bo jakby nawet w kamerze... Tego dobrze nie widać. To jest troszkę takie my, ale jest to dość ciężkie. Ogólnie też nie wiem czemu, ale talalka ma swoje szwy w kolorze niebieskim. Nie mają w sobie żadnej tekstury dodatkowej, bo są niebieskie szwy. Dla przypomnienia, talalka ma szwy, które są czarne, pomalowane w środku na srebrno i do sreberko, trochę się, tak się błyszczy. I to wygląda jak takie prawdziwe szwy, które były szyte i szczepione czymś razem, to wygląda jakby po prostu wzięła mazek się coś pomalowała, jakby... Jeśli zbieracie lalki Monster High, tak jak ja, i myślicie nad jakąś lalką do swojej kolekcji z drugiej generacji, to jeśli macie okazję kupić lalkę za 5 dych w pudełku, ewentualnie za 3 dychy bez pudełka, ja bym wziął nawet jedną, żeby po prostu mieć coś, co będzie częścią historii z Monster High. Bo to naprawdę jest taką fajną częścią historii i fajnie byłoby mieć chociaż jedną lalkę z tego uniwersum. Czy zbierałbym wszystkie lalki z drugiej generacji? Nie. Czy mam wybrane lalki, które chciałbym mieć? Tak. Myślę, że najlepiej po prostu wybrać sobie te lepsze lalki według was i je sobie kupić, żeby po prostu mieć tą część historii ze sobą w swojej kolekcji. Myślę, że gdybym był młodszy, to mógłbym się nią bawić, jakby spoko. Pewnie bym że go ją rozwalił, ale spoko, jest okej. Okay. Okej, okay, mega dziękuję za obejrzenie, to było tyle w tym filmiku. Napiszcie mi, co o tym myślicie, czy chcecie takich więcej filmików z podróży w czasie, jeśli chodzi o Monster High. Jeśli tylko jeszcze... głom siedzi na parapecie. Ew. Jeśli tego jeszcze nie robicie, to subskrybujcie mój kanał, bo byłoby mi bardzo miło, gdybyśmy wbili w kąt te 50 tysięcy, bo nie ukrywam, jest to takie moje malutkie marzenie. Więc tak, to było tyle, mega dziękuję za obejrzenie, widzimy się wkrótce, subskrybuj, like, komentuj. Cześć na razie, pa pa. Dałeś suba?